Witajcie kochani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Idziemy do Jezusa. To dzisiejsze rozważanie, Panie, w sposób normalny, a jednocześnie tak piękny, wpisuje się w naszą obecność teraz przed Tobą. No bo przecież dzisiaj czytamy tekst o przyjściu do Ciebie. Jak to jest niesamowite, że wiele osób na ten fragment, kiedy stajemy przed Tobą w Najświętszym Sakramencie utajonym, nawet zatrzymuje na to dzisiejsze czy te wcześniejsze rozważania, żeby pobyć z Tobą dłużej. To też znak miłości, bo jesteś żywy i prawdziwy w tym białym chlebie. Przychodzimy do Ciebie, bo jesteśmy utrudzeni, obciążeni i to jeden ze sposobów przychodzenia do Ciebie. A dzisiaj będziemy rozważać o różnych sposobach, jak do Ciebie mamy przychodzić, żeby się napełniać Twoimi odpowiedziami, Twoją mądrością, Twoją siłą, Twoim pokojem. Dzisiaj będziemy dotykać, Panie, odpowiedzi, która jest bardzo trudna, ponieważ jest odpowiedzią wypowiedzianą przez Ciebie, przez jednego ze świętych Kościoła, która mówi, że przychodzenie do Ciebie to też wychodzenie do bliźnich, dotykanie ich ran, dotykanie tego wszystkiego, co jest tak naprawdę często krokiem w przekraczaniu samych siebie. Święta Bernadetta Subiru, mówiąc o przychodzeniu do Ciebie, powiedziała: nie zapominaj o tym, by w każdym biedaku widzieć naszego Pana. Im bardziej odrażający jest chory, tym bardziej trzeba go miłować. A święty Cezary, nawiązując jakby do Twojej złotej zasady, którą poznawaliśmy kilkanaście dni temu, wołał: przede wszystkim czyńcie to innym, co byście chcieli, aby wam inni czynili. Nie czyńcie innym tego, czego byście sobie od innych nie życzyli. To słowo Twoje mamy dzisiaj przyjąć w kluczu zrozumienia, co to znaczy przyjść do Ciebie. Bo to jakby odwrócenie porządku. Jakby zmiana całkowicie mentalności, że kiedy przychodzę do tego, który potrzebuje, żeby pomagać, to tak naprawdę otrzymuję od Ciebie przez tego, któremu pomagam, pomagając. I spełniają się wtedy słowa, Twoje słowa wypowiedziane przez świętego Pawła, że więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. I mamy odpowiedź. Ale daj nam jeszcze w tych rozważaniach dotykać tajemnicy, która dzisiaj przed nami jest przez Ciebie odkrywana. Jezus przemówił tymi słowami: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Czy Jezus powiedział nam w dzisiejszej Ewangelii, jak mamy do Niego przyjść? Nie. Ale powiedział, że ważne, żebyśmy do Niego przychodzili. Jezus dał obietnicę. I ta obietnica nie zmienia się wraz z upływem lat. Jeżeli chcę doświadczać Jezusa, to nie muszę szukać nie wiadomo czego. Mam przyjść do Jezusa i nie bać się tego, żeby przy Nim zostać. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście.
Czy trzeba nam więcej? Nie wiem, czy zauważyliście, że bardzo często ta prostota słowa powoduje, że w naszym życiu my szukamy takiego wow, które nie pozwala, żeby w prostocie słowo przyjąć tak, jak ono daje nam, jak je ofiarował nam Pan. Czy jest tutaj coś szczególnego w tym przyjściu do Jezusa? To jest podjęcie konkretnego sposobu myślenia, działania, przeżywania. Jest tutaj pewna dynamika wynikająca z czego? No z tego, że muszę zrobić krok. Ale jest to tak proste, że wielu spośród nas nie jest w stanie zrobić tego, bo jest to aż za proste. Nie wiem, czy pamiętacie ten fragment, w którym człowiek chorował na trąd i dostał polecenie zanurzenia się siedmiokrotnego w rzekach Jordanu. I zlekceważył to dlatego, że było to coś zbyt prostego. I dzisiaj jestem pewny, że przez to, że w prostocie nie przyjmujemy słowa tak, jak ono nam wyznacza drogę, nie możemy też w prostocie doświadczać Jego mocy. Ktoś powie, no dobra, proszę księdza, ale czy może się zmieniać wraz z rozwojem życia duchowego sposób przychodzenia do Jezusa? Oczywiście, że tak i powinien. Czy wyobrażasz sobie, żeby ubranka z pierwszej komunii świętej włożyć na człowieka, który ma 20, 30, 40 czy 60 lat? Jeżeli w moim życiu chcę być umocnionym tym, co Jezus obiecał, że da mi po przyjściu do Niego, to muszę też odkryć, jaki sposób On na dzisiaj mi proponuje tego przyjścia. Znam osoby, które zrezygnowały z jednej formy przychodzenia do Jezusa na rzecz drugiej, mówiąc, Pan Bóg mnie powołuje do nowej rzeczywistości w tym kroczeniu za Nim i widzę to jako miejsce napełniania się dzisiaj. Znam osoby, które przez całe lata przychodziły, żeby prosić o to, żeby ktoś za nimi się wstawiał przed Panem Jezusem. Modlił się, kładł ręce i w pewnej chwili odkryły, że właściwie dzisiaj mogą się napełniać Jego mocą, kiedy same kładą ręce, modlą się. Znam osoby, które doświadczały pomocy od innych. Myślę teraz o chłopaku, który został zabrany spod mostu, bo pod tym mostem spał, dostał mieszkanie, pracę. Dzisiaj ten chłopak wychodzi do innych, którym pomaga poukładać swoje życie. Przyjście do Jezusa jest na każdym etapie życia duchowego dla nas poszukiwaniem tego, jak On chce, byśmy do Niego przychodzili. Zweryfikuj Twoje sposoby przychodzenia do Pana i sprawdź, czy one Cię przemieniają, czy one Cię rozwijają, czy one dają Ci życie. Dzisiaj może w komentarzach zapraszam, byśmy wpisali to, co dla nas jest przychodzeniem do Pana Jezusa, nawet jeżeli te komentarze będą się powtarzać. Jeżeli czerpiesz z konkretnej rzeczywistości moc, by kochać i iść do świata, i jest to Twoje przychodzenie do Jezusa, wpisz to, może dla innych będzie to dzisiaj ogromną pomocą. Z serca błogosławię Cię na cały dzień, na znalezienie czasu, na przyjście do Pana, aby On Cię wzmocnił.
i najlepiej w taki sposób, jaki On chce, żebyś do Niego przyszedł. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.